Jest to program, regionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu pod nazwą W Kamieńsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo. Otrzymano dofinansowanie w kwocie powyżej 400 tysięcy złotych. Zakres projektu obejmował wyposażenie warsztatów zawodowych oraz przeprowadzenie szkoleń i na ten temat szerzej na pewno pani dyrektor. Ja ogromnie się cieszę z tego powodu, ponieważ te środki, które udało się pozyskać w gminie Kamieńsk, doposażą moją szkołę. I tutaj jesteśmy w pracowni mechanicznej, w której znajduje się między innymi frezarka CNC, są tokarki, trzy tokarki, jest przecinarka. Obok w pracowni znajdują się wiertarki kolumnowe, są stoły, są jeszcze spawarki i wiele, wiele innego sprzętu. Jesteśmy w trakcie przywozu tutaj doposażania i tutaj w pracowniach mechanicznych kompletujemy, a za dwa tygodnie będziemy doposażać pracownię elektryczną, która znajduje się na górze w warsztatach szkolnych. Oprócz oczywiście doposażenia w niezbędny sprzęt, który pozwoli uczniom pracować w zawodzie, w którym szkoła kształci, mam na myśli tutaj technika elektryka, technika mechanika, mechanika montera maszyn i urządzeń, w ramach tego projektu zostały zorganizowane szkolenia, wakacje, kurs seposki do 1 kV dla technika elektryka, kurs spawacza metodą MAC dla 11 uczniów oraz kurs AutoCAD-a zarówno dla nauczycieli i dla uczniów. Kurs tutaj z obsługi CNC dla trzech nauczycieli i teraz w przyszłym tygodniu rozpocznie się jeden kurs tutaj z programowania sterowników PLC. Czyli taki sprzęt pomoże pani uczniom łatwiej na przykład dostać pracę, bo będą mieli pewne doświadczenia już na pracy na konkretnych urządzeniach. Biorąc udział w projekcie, moi nauczyciele, wybierając maszyny, które zostały uwzględnione w projekcie, brali pod uwagę, z czym mogą się zmierzyć w przyszłej pracy, czyli z jakimi maszynami mogą mieć do czynienia i szkoła w ten sposób właśnie podeszła, żeby oni byli przygotowani do pracy na rynku pracy z takim sprzętem, z takimi maszynami, z takimi pomocami dydaktycznymi.